Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Oczywiście historia firmy jest bardzo długa i to daje pewną przewagę, mianowicie zebranie wiadomości gospodarczych na przestrzeni ponad stulecia, no to jest taka wielka kopalnia wiedzy. Oczywiście na usprawiedliwienie można powiedzieć, że aż do lat 50. palenie uważano za bardzo zdrowe. Mamy taki film reklamowy jeszcze z lat 30., gdzie cała profesura medyczna z Uniwersytetu Jagiellońskiego chwali palenie tytoniu jako bardzo zdrowe i w ogóle lecznicze. Więc naukowcy zawsze mają rację, nie mylą się. A pierwsze taką książkę wydali jezuici, Gloria Tobacco. To było lata 1506, gdzie Kościół bardzo chwalił tytoń, a Kościół się nigdy nie myli. W związku z czym to nas utwierdzało. No, to są żarty, proszę Państwa. No, dzisiaj jest troszkę inna świadomość. Proszę Państwa, tak jak się zmienia świadomość nasza odnośnie tytoniu, tak popatrzmy się, jak nasza świadomość wyglądała za czasów komuny. Myśmy chcieli komunę obalić po to, żeby wprowadzić system kapitalistyczny w Polsce. No, nie, część jak Solidarność chciała lepszy socjalizm, ale powiedzmy dość duża ilość osób uważała, że trzeba wprowadzić kapitalizm, czyli wprowadzić przedsiębiorstwa prywatne, miejsce państwowe. No, było w Polsce troszeczkę małych zakładów rzemieślniczych, małe rolnictwo, firmy polonijne, które były bardzo dziwne, bo w każdej prawie musiał siedzieć pracownik ubecji czy specji, no ale to była inna rzecz. Natomiast były malutkie i myśmy patrzyli, że tylko powstały firmy prywatne, duże. Nikt nie rozróżniał jakiego typu, byle były prywatne zamiast państwowe. Ja będąc w roku 90. w Harwardzkiej Szkole Biznesu, nie na studiach, na zaproszenie, też wydawało mi się, że jest taka, no, można powiedzieć, jaskinia wiedzy. No. Wszyscy mówili o przedsiębiorczości, o przedsiębiorstwach, o organizacji, ale nie zwróciłem uwagi, że właściwie mówiono tylko i wyłącznie o korporacjach. Na to nikt nie zwraca uwagi, no bo one są oczywiście prywatne, bo nie ma państwowych korporacji w Stanach Zjednoczonych. Ta świadomość i podział na przedsiębiorstwa prywatne i państwowe jest głęboko zakorzeniona w polskim narodzie. No i wszyscy mówią, no tak, no prywatyzować trzeba. No nikt nie patrzy się na konsekwencje tego. No bo przedsiębiorstwo prywatne, jak wszyscy wiemy, jest dużo lepsze niż przedsiębiorstwo państwowe. No i zgodnie przez przypadek, 5 lat temu pojechałem do Nowego Sącza. Ja też tak zresztą uważam. Pojechałem do Nowego Sącza, tam pan Krzysztof Pawłowski zorganizował pierwszy zjazd firm rodzinnych. No i było troszeczkę mówców ze świata, z różnych uniwersytetów, ze Stanów Zjednoczonych. I byli przedstawiciele większych firm polskich rodzinnych. Można powiedzieć, że ja wtedy dopiero przejrzałem na oczy. Nie wtedy w Harvardzie, który uważałem, że to jest, powiedzmy, jakaś jaskinia mądrości, a dziś to nie bardzo na to tak patrzę, tylko na tych wykładach. W ciągu tych 2 dni zostałem przekręcony, proszę Państwa. Teraz widzę, że jest wyraźny podział na przedsiębiorstwa rodzinne, korporacje i państwowe. Korporacje, co, no to wszyscy wiemy, że jest kapitał na ogół mniej lub bardziej rozproszony, może być nawet kilka milionów akcjonariuszy, są różne fundusze, są bardzo skomplikowane struktury. Dość powiedzieć, że tam nie ma realnej, fizycznej osoby jednej, czy dwóch, czy trzech, którzy są właścicielami, tylko zespół bliżej nieokreślonych osób, oczywiście na listę akcjonariuszy wymienionych, ale nie ma żadna z nich, nie ma takiego realnego wpływu. To jest konglomerat różnych sił i poglądów i on rządzi tą korporacją. Drugą stroną są firmy rodzinne. Co to są firmy rodzinne? Otóż kojarzy się na ogół to z malutką firmą, gdzie mąż i żona pracują, dziecko tam tyra w garażu, no i to jest taka firma rodzinna. Okazuje się, że są w Polsce firmy rodzinne, można powiedzieć, olbrzymie. Firma rodzinna z definicji to się uważa taka, której jeden człowiek, może być żona, może być mąż, jedna osoba ma głos decydujący w zasadzie we wszystkich sprawach oraz jest ta firma przygotowana do przekazania następcy. A więc może być tak, że pracuje szereg osób z danej rodziny, powiedzmy małżeństwo, dzieci, krewni,
jak i też jedna osoba, powiedzmy dziecko dorasta do sukcesu. To jest dość różna granica. Forma może być też spółką akcyjną. Bardzo wiele firm jest, na przykład firma Toyota, to jest ciekawe, tam właściciel pan Toyota ma 2% akcji, ale dość wpływa. Ostatnio był kryzys, wszedł do zarządu, on w zasadzie uzdrowił upadającą troszeczkę Toyotę. Więc, proszę Państwa, to zdałem sobie sprawę, że są dwa typy firm prywatnych, korporacje i firmy rodzinne. Czym one się różnią? One się zasadniczo różnią. Bardziej niż przedsiębiorstwo państwowe, które było powołane kiedyś, żeby zaspokajać różne cele społeczeństwa. Cel szlachetny, ale wykonanie tragiczne. Natomiast tutaj mamy dwa zupełnie różne cele. Otóż w korporacji najważniejsze jest maksymalizacja zysku. Oczywiście na przykład londyńska szkoła biznesu uważa, że no są trzy cele, czyli zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, przepływ pieniądza i pewne imponderabilia. To są trzy typy, no ale głównie nacisk się nakłada na jak największy zysk możliwie natychmiast. W zależności czy jest system rozliczania kwartalny, półroczny czy roczny, ma być zysk za wszelką cenę. Natomiast w firmach rodzinnych celem jest przetrwanie. No to są, jak Państwo zastanowicie, bardzo różne sprawy, bo jeśli się popatrzy na przetrwanie, no to niekoniecznie musi być wzrost nieskończony. Oczywiście, że jeśli chcemy zyskiwać maksymalizację zysku, na ogół wypada, żeby był wzrost ciągły. I jeśli w korporacji nie ma ciągłego wzrostu, to jest nieszczęście. Jeśli natomiast w firmie rodzinnej jest rok, drugi czy piąty, nawet słabi, ale wszyscy żyją i jakoś dychają, nic nie zapowiada klęski totalnej, no to się nic w gruncie rzeczy nie dzieje. W firmie rodzinnej, jeśli jest kryzys, no to się zmniejsza w sposób naturalny, bezdyskusyjnie konsumpcję. No właśnie nowego auta nie kupuje, nowego domu, no po prostu zaczyna oszczędzać wszystkie pieniądze, które są, pakuje w firmę, żeby przetrwać. Natomiast w korporacji, gdzie zarząd, jak działa? No, on wie, że jest powołany i łaska pańska na pstrym koniu jeździ, może zostać w każdej chwili odwołany, no to jego głównym celem jest jak najbardziej, w jak najkrótszym czasie, jak najwięcej zarobić. Zarobić, jak wyleci, też nie wie, czy go gdzieś zatrudnią, bo to też nie jest takie oczywiste. Natomiast firmy, gdzie właściciel nawet jak głupieje, no to jednakowoż go nie wyrzuci stąd. No i teraz, jeśli taką rzecz widzimy, to zaczniemy inaczej na te rzeczy patrzeć. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że właścicielami tych wielkich korporacji często są emeryci. Jak ja chcę zdenerwować moją teściową, to ja mówię tak, ty jesteś największym krwiobijcą. No, to nie jest polskie, ale w Niemczech, jeśli powiedzmy emeryci są udziałowcami różnych funduszy emerytalnych, to oni są jak natychmiast mieć z tego zyski, no żeby jeszcze za życia pojechać, ruszając się na Majorkę, a nie później na wózku inwalidzkim, więc ich nie obchodzi sobie za dwa lata. Natomiast właściciel, no jego, nawet jak on za dwa lata już będzie na tym wózku, to on widzi tego wnuczka, jego bardzo kocha i myśli sobie, no ja muszę to w dobrym stanie zostawić temu wnuczkowi, który może to przepuści lub nie. Oczywiście z firmami rodzinnymi się wiąże też szereg kłopotów. No właśnie problem sukcesji, który jest bardzo trudnym problemem. No i teraz jak zaczęto o tych rzeczach mówić, to już niektóre uczelnie się za te rzeczy wzięły. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięło to nieszczęście? W latach 30., jak Państwo poprzedni parę słyszeli o okejnej siźmie, na uczelniach amerykańskich z niejasnych przyczyn, a raczej dość jasnych, okejnej siści, stwierdzili, że należy się zajmować i wykładać o korporacjach jako lepszej formie organizacji przedsiębiorstwa, jeżeli o firmach rodzinnych. No, że tak nie jest, to widać ostatnie badania Credit Suisse, które stwierdziły, że ostatni kryzys europejski wykazał, że przedsiębiorstwa rodzinne dużo sobie lepiej radzą w kryzysie, niż przedsiębiorstwa korporacyjne. Jeśli popatrzymy na Polskę, to uważa się, że jest 3 miliony małych i średnich firm, z tego 1,5 miliona firm rodzinnych. No reszta tak
prawdę mówiąc, to przypuszczalnie większość to są firmy rodzinne, tylko sobie ci ludzie nie zdają sprawy, że, tak, że tacy oni są. Oni uważają, no ja jestem prywatny, tak jak się dawniej uważa, ja jestem tutejszy, nie Polak, tylko jestem tutejszy. Wśród tych mamy ogromne firmy, które niekoniecznie są najbardziej widoczne w mediach. Jeśli się popatrzy na, niektóre są absolutnie wiodące w technologiach. Jeśli się popatrzy z Nowosądeckiego na firmy typu Fakro, bardzo skromny właściciel, nikt by go, niemalże by mu tutaj ktoś jałmużnę na ulicy mógł dać, ale jest to w tej chwili już największy producent okien dachowych na świecie. W 160 krajach ma przedstawicielstwo. Jest absolutnie innowacyjne rzeczy, pobił wiele firm. Ostatnio toczy wielką wojnę z firmą Velux. No różne świństwa mu robią, ale najprawdopodobniej mu się uda wygrać. Firma Solaris autobusami, najbardziej innowacyjne autobusy na świecie, i hybrydowe, i elektryczne. Ostatnio wygrali wielki przetarg na kilkaset autobusów do Bułgarii. Autobusy jeżdżą w San Francisco, Genewie, w najlepszych krajach, najbogatszych krajach. No super są. Kiedyś po drodze był to inżynier, który pracował dla Neoplana, pan Olszewski. No i tak stopniowo na przykład upokarzali ci Niemcy, coraz mniej upokarzali, a później tego Neoplana wykupił. I nie ma Neoplana, tylko jest Solaris. Więc byłem przez przypadek koło pana, który produkuje trawę na stadiony i boiska i roślinność specjalną na dachy. Całe zakłady Forda w Stanach, 170 hektarów, on pokrył. Wygrał przetarg i pokrył ogromnym, zielonym dachem zakłady Forda. Musiał to spod Zgorzelca przetransportować do Stanów, posadzić, no i jakoś to wygrał. My z tego niego korzystamy. I tak dalej, można by tych wiele firm wymieniać, tylko że te firmy, pana Pazgana, który największą fabrykę i fermę drobiu założył w Indonezji, to jest pan z Nowego Sącza, no bo to jest kraj muzułmański, mogą jeść drób, no i robi najrozmaitsze rzeczy, super wędliny. No proszę państwa, jaka jest różnica? No u niego w domu się je ich wędliny. Jak myśmy z Burger Kingiem wynegocjowali, żeby do nas weszli, ale w końcu nie weszli, dzięki Bogu. No i po końcu negocjacji idziemy z prezesem, mówimy, no wie pan co, my jesteśmy głodni, a tam na dole jest państwo, ten lokal, to może byś tam zjedli. A my, pani, kto by to jadł? Taki jest stosunek korporacji. No proszę państwa, jeśli jestem we Francji, no i powiedzmy, jesteśmy w Bordeaux, jest super znana winnica, no i ktoś ten przedstawiciel, no mówi, no ale ja się bardzo dobrze znam na wina. I my, wie pan co, ale tak szczerze, już tam reszta towarzystwa odeszła na bok, to jest bardzo słabe wino, a bardzo drogie, po kilkaset euro, bardzo słabe wino. A no, wie pan co, ma pan rację. A to był przedstawiciel jednego z wielkich koncernów, które mają tam winnicę. No powiedział, ale niech pan spróbuje to. No i było rewelacyjne. A wie pan co, to ja mam 2 hektary, to jest moje. To jest moja z korporacji. Więc proszę państwa, więc wypiszmy małe przedsiębiorstwo państwowe. Teraz zwróćmy uwagę na etykietę i tam. No, w firmie prywatnej na ogół mimo wszystko jest wyższa etyka. No, dlaczego? Bo świat wartości, jak chcemy przetrwać, no to nie możemy robić dużo świństw, bo nie przetrwamy. Oczywiście zaraz ktoś powie, że są wyjątki. Oczywiście jest masy wyjątków. I Amber Gold był firmą, która nie zakładała przetrwania. Ona zakładała, że się nachapie i zniknie kompletnie. Może się jakoś uda, że nas nie zamkną. No, w Stanach to jest bardzo surowe, mimo wszystko Madoff, który zrobił na dużo większą skalę podobną rzecz, no to on już nigdy z tego więzienia nie wyjdzie, bo wiadomo, że odsiadł chyba 150 lat więzienia. Natomiast ciekawe jest, czy w Polsce w proporcji ten dostanie już 15. Ale to jest inna sprawa. Sprawy takie, chociażby jak sprawa, proszę wyobrazić, na firmach czasem są różne konflikty, pracownik coś zrobi niewłaściwego, no to może się odwołać chociażby do miłosierdzia właściciela. No proszę się odwołać do miłosierdzia korporacji, czy jest w ogóle możliwe. Jak my rozmawiamy, są zjazdy, no są dla nas istotne problemy religijne. No nie uważa się, że należy Pana Boga gdzieś tam w kąt, albo że w ogóle ten temat nie istnieje, albo że to jest zupełnie nieważne, albo że to jest czas miniony. Tylko my też tymi rzeczami żyjemy i to jest ciekawe, że dotyczy to nie tylko katolików czy protestantów, ale dotyczy też to muzułmanów. Ja nie mówię o tych dzielnicach zdziczałych Francji, czy powiedzmy terrorysta, ale dla przeciętnego, porządnego muzułmanina to terroryści, te zdziczałe
dwie dzielnice paryskie to jest dzicz, jest hołota i oni się odżegnują od tego. No tak, my się też od niektórych działań katolików w przeszłości odżegnujemy. To oni do tych dzisiejszych się odżegnują. Proszę Państwa, jak to wygląda teraz w PKB? Bo ktoś może powiedzieć, to jest margines. No nie jest to bardzo margines, ponieważ te firmy małe i średnie w Polsce wytwarzają prawie 70% PKB. W Stanach Zjednoczonych 70 parę procent. W Indiach prawie 98%, w Turcji 95%, no jak się tak sięgnie, w Anglii 80 parę, w Holandii bodajże najmniej, bo rzędu 60%, w Szwecji ponad 80%, w Anglii ponad 10% firm ma niezarejestrowanych jeszcze w XIX wieku. Najstarsza firma budowlana japońska miała ponad 1000 lat i ma. Proszę zwrócić uwagę, gdyby ona myślała o rozwoju, no to dzisiaj by tylko ona budowała na świecie, albo przynajmniej w Japonii. Ona ma stale około 100 osób i buduje super obiekty, ale nie chce się zwiększać. Mamy super browary w Austrii, które mają 800 lat. Większość producentów win w Porto, to jest właśnie jedyna rzecz, co dobrze wychodzi eksport Portugalczykom, ma około 500 lat. Oczywiście są niebezpieczeństwa, bo dzisiaj świat chce te firmy przejąć. Jest całe są stada hien i wilków, czy jakichś dzikich zwierząt, czy zwanych doradcami, zwanych różnymi szkoleniowcami, którzy usiłują wmówić, panie, pan kończy 60 lat, to trzeba to sprzedać, trzeba to przekazać, najlepiej zawodowemu menedżerowi, najlepiej to bez przerwy tacy krążą, ja nad tym czuwam, staram się przynajmniej w Polsce wszystkim właścicielom tłumaczyć, czym się to skończy. Mamy przykłady pana Kruka, który cudem boskim się wywinął z tego, bo na pierwszym zjeździe, pamiętam jak on się chwalił właśnie na Sączu Pawłowskiego, że on przekazuje to na giełdę i w ogóle będzie cudownie, no ale później mógł skończyć, żeby był portierem swojej firmy. I to się bardzo często tak kończy. To wiemy, że są bardziej sprawne. Proszę Państwa, moda na to przychodzi. Jakby się Państwo kupicie ostatnio opakowania wielkiego koncernu Johnson & Johnson Stanów, to na nim pisze Family Business od roku. Przedtem tak nie pisało, bo to było niezbyt modne. Po prostu idzie w tym kierunku świat, żeby jednakowoż, skoro większość produktów świata jest produkowany przez takie firmy, żeby uzyskać godność, a nie tylko produkować, zarabiać. Bo jak powiedziałem, no nie jest cel pieniądz sam w sobie. To jest bardzo istotna rzecz. Znaczy te rzeczy, które są dobre dla rodziny, nało stara się też przekazać pracownikom jako dobre, jako pewien wzór. Ja nie mówię, że tak postępują wszystkie firmy. Mamy małe wyzyskiwaczy na Podhalu, różne firmy futrzarskie. No tak, można by wymieniać całe grupy fatalne, ale ja mówię o generalnie o wszystkim. Zdarzają się też wielkie koncerny, bardzo przyzwoite, ale to jest dość rzadko. Jak z różnych rozmów ja widzę, jak się traktuje ludzi, tam się traktuje ludzi, żeby wydusić maksimum po 2-3 latach. Wyduszony jak cytrynę, pracowników się wyrzuca, wypalonych. I następny, proszę, masz człowieku jak najwięcej na nas w jak najkrótszym czasie zrobić. Dlatego przyszłość gospodarki europejskiej dosyć widzę dobrze, o ile te firmy będą miały większe znaczenie polityczne. Ale znaczenie polityczne to rośnie, bo na tegorocznym zjeździe w Londynie była królowa angielska, ze wszystkimi się prawie witała, bo tam koleżanka była na tym zjeździe. No tam wszyscy są potomkowie Peugeotu, firmy Citroën, firmy Peugeot, no, no wielkich różnych kwantów z BMW, no tak patrząc z branży samochodowej, jest tam parę tysięcy osób. I oni sobie zdali sprawę, że albo my tą Europę uratujemy, bo nie uratują biurokraci. Albo my ich pokonamy, no co tu dużo mówić, naszymi pieniędzmi i przyzwoitością, bo tam się też mówiło o religii, że to jest główne spoiwo Europy, chrześcijaństwo. A inne rzeczy, tam kultura grecka, wszystko. Grecka kultura to się opierała o niewolnictwo, to jest zawartość, proszę Państwa. To jest zawracanie głowy, to jest taki slogan rzucany przez ateuszy dlatego, żeby kultura grecka, że tam jakaś rzeźba się pojawiła. Jak się tak pojeździ po Grecji, a pojeździ się po Andach, gdzie są zabytki, powiedzmy, no to się widzi, jaka jest przeszłość. To jest przepaść. Co ci zrobili w sztuce, a co ci zrobili. No więc jeśli się tak popatrzy, no to ta Europa być może nie zdechnie kompletnie, bo jest ta świadomość, że inaczej to będziemy musieli wyjechać z tej Europy. A na ogół te rodziny zostają życzliwie przyjmowane, bo bardzo wiele osób
z rodzin włoskich na przykład wyemigrowało winiarskich do Argentyny. Tam pozakładało fantastyczne winnice, fantastyczne produkty rolne. Także przyszłość polegająca na właściwym wzorze, na wychowaniu religijnym, religijnym każdym, bo na przykład, no co tu dużo mówić, rozmawiając z przedsiębiorcami tureckimi, no mnie łatwiej się jest dogadać z przedsiębiorcą tureckim, który jest islamistą, który na końcu kończy rozmowę, to ja się będę za ciebie modlił, ale ty też za mnie się modlił. No, przepraszam bardzo, no ja rozmawiałem z polskim urzędnikiem, czy przepraszam, sorry, z polskim uczonym ktoś tak powie, nikt tak nie powie. Na mnie, panie Andrzeju, ja nie jestem urzędnikiem. No, ja się bardzo cieszę, bo ja widzę taką postawę tej Turczynki, która jest wyzwolona, ma dużą firmę budowlaną, dużo parę tysięcy osób zatrudnia, jakoś tam działa, nie chcą już do żadnej Unii Europejskiej. Natomiast chcą, żeby była wolność granic, żeby sobie mogli jeździć, tutaj bo jest bardzo dobrze. Dlatego to jest ten akcent optymistyczny i to będzie trochę zależało od nas, czy nam się to uda. Dziękuję bardzo.